Bolesławieccy pięściarze trenują nieustannie i startują w zawodach i turniejach, ale najczęściej poza Bolesławcem. Od czasu do czasu udaje się zorganizować turniej w mieście, ale to zawsze duże wyzwanie dla organizatorów, ponieważ nie ma w Bolesławcu ringu bokserskiego. Na ile mieszkańców interesuje boks, było widać choćby na ostatnich dniach miasta, gdy walki w ringu, ustawionym na wolnym powietrzu, cieszyły się wielkim powodzeniem wśród oglądających. Mieliśmy się turnieju bokserskiego, udało się zorganizować, akurat dzisiaj pogoda jest piękna na to. I faktycznie długo musieli czekać bolesławieccy zawodnicy i kibice boksu, by po 3 latach znowu u siebie móc oglądać walki w ringu. Tak było w czerwcu i tak może być i w tym roku. Ale od lat jest problem, który dotyczy ringu. Działacze pięściarscy wprawdzie uzyskali już zapewnienie, że taki ring mógłby zostać zakupiony, ale jest jednak problem z tym, że trzeba by go było ustawić w jakimś miejscu. Są wstępne rozmowy na temat ringu, które zostały dziś przeprowadzone, tylko do tego to jest taki temat złożony. Nie wiem, czy tutaj się rozwijać, ale to jest... Jest ring, potrzebne jest miejsce na ring. Tak to może krótko powiem, bo inaczej bez tego nic nie zrobimy. Ring jest potrzebny nie tylko do organizowania turniejów, ale przede wszystkim do treningów. Ćwiczenie na co dzień w ringu daje bowiem zawodnikom bardzo ważne poczucie dystansu, w którym mogą rozgrywać pojedynki. Rozkładanie go na treningi jest zbyt pracochłonne. Potrzebne by więc było miejsce, w którym mógłby stać dłużej. A ringu oczekują nie tylko bokserzy, ale też zawodnicy innych sportów walki, których w Bolesławcu jest wielu. Mimo braku ringu, w topie myśli się już jednak o tym, żeby powtórzyć i w tym roku taki turniej, który odbył się w czerwcu ubiegłego roku. Bardzo byśmy chcieli w Bolesławcu organizować imprez bokserskich jak najwięcej. Jest na to popyt, jest głód tego boksu w Bolesławcu. Przykładem właśnie jest turniej z okazji Dni Miasta, który no, moim zdaniem bardzo dobrze wyszedł. Wspaniała publika, piękna pogoda, lokalizacja, miasto, ring na dworze, no wymarzone. Bardzo dużo dostałem pozytywnych opinii od klubów, które tutaj przyjechały. Chcielibyśmy organizować, mamy zawodników, chcą do nas przyjeżdżać kluby, mówią, że jest dobra organizacja. No. Warto więc wesprzeć te pozytywne działania środowiska pięściarskiego, ale i szerzej sportów walki w Bolesławcu. Każdy pomysł jest cenny. Jeśli ktoś takim dysponuje, to proszony jest o kontakt z działaczami.